No i nie zastanawiamy się właśnie, jak moje nieprzepracowane traumy i rany zrujnują tą, tą relację. I wchodzimy w związek i te rany i traumy się odpalają. Męskie SPA. Rozmowy z mężczyznami o mężczyznach i nie tylko dla mężczyzn. Trzeci odcinek serii eksperckiej naszej. No i temat, no gruby temat, jak mówiłeś. Oczekiwanie od partnera, że uleczy nasze rany. Kolejny gruby temat yy, przebrnęliśmy przez, yy, przez, przez granicę. Rozmawialiśmy o prowadzeniu w związku, a teraz kwestia oczekiwania od partnera, że uleczy nasze rany. Czyli co? Wszyscy oczekujemy od partnerów naszych, że, że nas uleczą? Wiesz co, problem polega na tym, że <laughs> ludzie dzisiaj wchodzą w relacje, sprawdzając czy partner odhacza wszystkie ich boksy. Czy ma wszystkie rzeczy, które oni chcą dostać od partnera. Nie? Czy... Oczekują od partnera? Tak. Mm -hmm. Sprawdzają, czy ten partner im odpowiada, na, 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 spełnia wszystkie ich oczekiwania. E, bo żyjemy w świecie, w którym mamy iluzję łatwej dostępności do, do partnerów, bo masz Tindera, masz Instagrama, masz mm -hmm. pornografię i ludzie mają dzisiaj, mm -hmm. żyją w iluzji, że tak łatwo jest do kogoś wysłać wiadomość na Instagramie, tak łatwo jest się z kimś umówić na randkę, że nagle, że ta dostępność jest tak duża, że, no, że wybrzydamy cały mm -hmm. czas mm -hmm. i szukamy, a może coś lepszego na mm -hmm. mnie czeka, może spotkam kogoś lepszego. I dzisiaj ludzie wchodzą w związki, zastanawiają się, co mogą dostać, czy na pewno wszystkie ich potrzeby zostaną obsłużone. Natomiast yy, myśl, rzadko kto wchodzi w związek i zastanawia się, jak moje nieprzepracowane ramy i traumy rozpieprzą ten związek. No tak, Może, ośmielibyśmy się zaryzykować, że nikt się na tym nie zastanawia. <grym> yy, Albo prawie. A dokładnie się to wydarzy. Mm -hmm. I teraz... Jeżeli my rzeczywiście mamy nieprzepracowane ramy i traumy z dzieciństwa, to jak jesteśmy singlem, to w sumie tego nie czujemy. One pojawiają się ponownie, wypływają na powierzchnię dopiero wtedy, kiedy wchodzimy w relacje i zaczynamy projektować na naszą partnerkę, naszą mamę i te różne rzeczy z dzieciństwa. No i w momencie, kiedy jesteśmy singlem, super się czujemy. Zrobiliśmy nawet może jakąś tam terapię, już jest wszystko fajnie i zakładamy, jesteśmy gotowi na nowy związek. No i nie zastanawiamy się, właśnie jak moje nieprzepracowane traumy i rany zrujnują tą, tą relację. I wchodzimy w związek i te rany i traumy się odpalają. Mhm. Ale ponieważ myśmy ich nie przepracowali, w ogóle nie wiemy o nich, to my oczekujemy, że to partner wyleczy. Mhm. Złagodzi ten ból i wyleczy te nasze traumy i rany. Mhm. Tylko ponieważ my nie włożyliśmy pracy, żeby je rozpoznać, to my nawet nie informujemy partnera, co jest z nami nie tak. Mhm. Na co należy uważać? Kiedy, jakie są nasze słabe punkty, kiedy my tracimy na całą kontrolę, albo dystans, albo bierzemy rzeczy zbyt osobiście. I po prostu oczekujemy podświadomie, że to partner leczy nasze traumy i rany. A w momencie, kiedy mu się to nie uda, każemy go za to. Rozstajemy się z nim i mówimy, że ten związek to był nie wypał, bo to była jej wina, mm. jego wina. Mm -hmm. Po prostu już następnym razem nie znajdę sobie kogoś takiego, tylko znajdę sobie kogoś, kto bardziej do mnie pasuje. No i, i w sumie dzisiaj większość związków rozpada się przed upływem roku nowych. Mm -hmm. Właśnie dlatego, że ludzie szukają kogoś, kto zaspokoi ich potrzeby, a nie zajmują się tym, przepracowaniem swoich ram, które na pewno sabotażują przyszły związek. Teraz tak, jak, jak o tym mówisz i słucham, to zastanawiam się, o czym mogą myśleć ludzie, którzy w ostatnich, powiedzmy, dwóch, trzech latach zakończyli związki, małżeństwa. Ilu z nich yy, widzi to w sobie. Okej, okay, ale co z tym zrobić? Bo widzisz, to jest takie trochę wydaje mi się, błędne koło, tak patrząc z perspektywy człowieka. Bo tak nie mam świadomości tego, co, czego nie przepracowałem. Mam oczekiwania, ale ich nie ujawniam. Oczekuję, że one zostaną spełnione przez kogoś, kto nie dostał nawet informacji, że takie zadanie przed nim jest stawiane. Więc to nie ma prawa się udać. No i się nie udaje. No to. To jak żyć, to jak żyć? Więc co? No, oczywiście, że to jest bardzo trudne. I jakby. Mm, kiedyś było tak, że nie miałeś Tindera, Instagrama i nie miałeś jak łatwo poznać nowej osoby. Mhm. Więc nie wychodziłeś ze związku, mhm. tylko w nim pozostawałeś, nad nim pracowałeś. Mhm. I powoli zaczynać mielić te wszystkie rzeczy, trochę je uzdrawiać. Mm. A dzisiaj ludziom brakuje na to cierpliwości i ta iluzja łatwej dostępności. Poza tym zobaczymy, że mężczyźni robią to samo. Są uzależnieni często od pornografii. Tak. I jak ich związek nie działa, to wracają do pornografii. Czy w ogóle dla mnie to jest zaskakujące, jak facet mówi, że kobieta nie spełnia jego oczekiwań, na przykład, czy, że nie zaspokaja go seksualnie, albo że on nie ma ochoty z nią uprawiać mm -hmm. seksu, bo już są, nie wiem, 10 czy 15 lat ze sobą. I pierwsze pytanie, onanizujesz się? Tak. Mm -hmm. Oglądasz pornografię? Tak. Mm -hmm. Nawet na to stary. Jak ty nawet sam nie wiesz, jaki ty masz poziom napięcia seksualnego, w ogóle, jakie ono jest. To jak ty możesz w ogóle próbować oceniać atrakcyjność swojej partnerki, jak ty nawet nie, nie dajesz szansy tej sytuacji, wysadzając w powietrze i jakby swoją energię na pusto kompulsywnie. Jasne. Nie? oczywiście, że tak jest, masz rację. Z drugiej strony to samo dzieje się po stronie kobiet, bo zobacz, oh. kobieta się kłóci ze swoim partnerem, jest smutna i wrzuca swoją półnagą fotkę na Instagrama. I dostaje taką ilość uwagi, taką ilość wiadomości, komplementów, zainteresowania od mężczyzn, odsetek mężczyzn, że jej partner nie jest w stanie tego niczym przebić. No tak. On nigdy jej nie dostarczy tyle satysfakcji, docenienia, co ona dostanie. W tej chmurze emocjonalnej. W tej chmurze, wysłając jedną fotkę na tak. Insta. Ale to, jakie to jest zaburzające, Mhm. I ten facet nie jest w stanie z tym konkurować, tak samo jak jego partnerka. Nie jest w stanie skonkurować z najpiękniejszą dziewczyną z Pornhuba. Tak, tak. I dzisiaj to, do czego dochodzi, to właśnie kobiety zamieniają intymność i bliskość na followersów i wiadomości na Instagramie, a mężczyźni zamieniają bliskość z partnerką na spędzanie dużo czasu na Pornhubie. Dla... Wow. I, I to jest coś, co się dzisiaj wydarza przy, poprzez technologię, dlatego że po co nam ma pracować nad tym związkiem? On po co ma pra... po co ma swoje rany poznawać? I dlatego dzisiaj y, mówi się, że dużo mężczyzn jest y, artystycznych, ale powstaje też całe pokolenie artystycznych kobiet, które nie, w ogóle nie jest zmuszona do pracy nad samym sobą bo wystarczy, że opublikuje swoje tak, fotki fast food, i jest boginią. Tak, fast food takiego, jak to nazwać, atencji i dowartościowania. I, i, i do Poza tym to buduje taki rodzaj nawyku, wiesz, dopaminowego. Tak, to jest zaburzające. Tak, że zarówno żadna normalna, zdrowa, fajna dziewczyna nie będzie w stanie dostarczyć facetowi tyle atrakcji, co te dziewczyny na stronach pornograficznych, jak i żaden facet nie da kobiecie tak. tyle ale to jest niemożliwe do, fizycznie. Do, do, tak, takiego dopełnienia do i docenienia, jak ci wszyscy kolesie na Instagramie. I Tylko... nagle to, z czym my rywalizujemy jest, jest wiesz, jest tak duże i bardzo trudno się przed tym powstrzymać, bo, bo to jest to, co rozmawialiśmy wcześniej o tym, że kobiety chcą sobie, wiesz, polepszać humor i tak dalej. Nagle pokłóciłaś się z facetem, może była to Twoja wina, może była to Twoja nie, nieuleczona rana z dzieciństwa, i łatwiej jest wrzucić zdjęcie na Insta, niż pójść na terapię i... Tak, bo to jest jakby bycie na zewnątrz. Mhm. Bo ten obszar, w którym. W razie czego trzeba ja dobrze tak. ci rozumiem, ale tak to, tak to, tak to słyszę i, i czuję, że to jest tak, że ten obszar, w którym nie ma szans, żeby mężczyzna był w stanie za, zaspokoić taki ogrom tej chmury emocjonalnej, którą dostaje w social mediach i tak samo po drugiej stronie ta pornografia, ten obszar jest jakby na zewnątrz. Mm -hmm. yy, czyli to jest, to jest jakby, jak to powiedzieć, chodzi o to, że yy, dopiero gdyby, gdyby ośmielili się pracować nad sobą i ze sobą, to by musieli spojrzeć do wewnątrz. Wtedy siłą rzeczy ten obszar zewnętrzny tak naprawdę przestaje istnieć. Nie ma racji bytu, bo tak dużo i ważnych rzeczy i bogatych się dzieje wewnątrz i później w interakcji. Mm -hmm że siłą rzeczy te kompulsywne akcje nie są potrzebne. Mhm. Ale ponieważ nie chcą się zajmować sobą, to yy, kierowanie tej uwagi na zewnątrz i szukanie źródła na zewnątrz też im daje takie dodatkowe alibi, że nie muszę się zająć sobą, bo mogę się karmić tym, co jest iluzoryczne, zewnętrzne. I jeszcze na tym poziomie dochodzi do oceny relacji mhm. i jej odcinania. No tak, no bo tutaj dostajesz Czyli... od facetów uznanie, zachwyt, a twój partner ci mówi, wiesz co, ale... Popracuj trochę nad sobą, pozmieniaj pewne rzeczy. Tak. To jest o wiele łatwiej. I, no To jest tak z tym gotowaniem. To znaczy takie mm. bardzo, bardzo prymitywne. Ale <laughs> trudniej jest ugotować sobie obiad niż zamówić w fast foodzie, nie tak. Czyli zobacz, w sumie to <coughs> mm, źródłem jest znowu brak ośmielania się pracy nad sobą. Bo to jest jak korzeń, prawda? Bo jeżeli ośmieliłbym się spojrzeć w lustro, zobaczyć te swoje lęki, zobaczyć te swoje rany, właśnie poprosić terapeutę o radę, czy, czy trenera, coacha, specjalistę, gdziekolwiek, ważne, żeby doszło do próby otwarcia i pracy, i komunikacja szczera w związku, to jest szansa, że związek nie wyleci w powietrze, jest szansa, że nie będzie rozwoju narcystycznego, tylko bardziej partnersko, taki zdrowy, ale przede wszystkim osadzenie w sobie i z tego poziomu, czyli z poziomu wolności tworzenie relacji. Takiej wolności wewnętrznej, no. wolnej od rany. I... No tak, no a jak popatrzysz na to, co się dzisiaj dzieje, to wygląda na to, że my idziemy coraz bardziej w kierunku totalnej powierzchowności. Tak, właśnie o tym może tak wiesz, z dużymi skrótami, ale to. Hmm, powiem ci szczerze, że do tego momentu, do tej rozmowy, nie myślałem o kobietach w ten sposób, że, 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 że u nich ten mechanizm w ten sposób działa. Bardziej myślałem, że kobiety, yy, jakoś myślałem, że mężczyźni tylko są zagubieni w tej kwestii, mhm. że, że, że kobiety takiej kompulsywności nie stosują, takiej zaburzającej, a to faktycznie to jest to. Mhm. Ale numer. No i wszyscy idą w powierzchowność. Nie zajmujesz się swoimi problemami, nie rozwiązujesz swoich kompleksów. Nie budujesz siebie od wewnątrz, nie, bo wszystko jest na zewnątrz. Tylko tutaj... dajesz sobie szybki do, dopływ dopaminy i, i, i uspokojenia i takiego, wiesz, upojenia tą chwilową satysfakcją. No to jest Noć panie, noć panie, po to prostu. To jest i to jest totalnie No Ale zaburzające. młodzież dzisiaj to cały czas robi, tak. Oni tam żyją i zobacz, że do czego doszło. Dzisiaj. Kobieta, która jest wyuzdana seksualnie i pokazuje swoje fotki na Instagramie półnagie, jest bohaterem dla młodych ludzi. Tak, to jest zatrważenie. Całe OnlyFans dostajesz po prostu przekaz na życie. Po co masz siedzieć, kończyć studia, stać inżynierem? Jak wystarczy, że ty sobie założysz konto na OnlyFans, i będziesz rzucać swoje fotki, i będziesz zarabiać po 50 tysięcy dolarów miesięcznie, nie musząc w żaden sposób nad sobą pracować. Nie musisz mieć żadnej ambicji takiej wewnętrznej, osobistej. No i, no i niestety ci mężczyźni, którzy to kupują, w sumie wspierają ten proces. Tak, tak... No i te kobiety zostają przez to uwiedzione, młode dziewczyny, a inne młode dziewczyny, które siedzą na tej lekcji skomplikowanej fizyki czy chemii. Zastanawiają się, o co kaman, nie? Tak, po co ja, to do, robię, co ja dobrze robię, nie? Jak można tak łatwo i jeszcze jesteś obsypywany oh. zachwytem i wszystkim wokoło. I, I to jest niestety świat, w którym my żyjemy, i on, wiesz, my jeszcze to postrzegamy inaczej z naszej perspektywy, ale jak mam kontakt z młodymi ludźmi, to oni żyją w takim świecie. I teraz wyobraź sobie, jak oni mają budować związki, wkładać wysiłek w tą trud przedzierania się przez te gałęzie. Jak tak łatwo jest dostać na zewnętrznym poziomie wszystko, co potrzebujesz. I ja wiem też z mężczyznami jest tak, że mężczyźni, którzy są wychowani na porno, oni idą, wydaje im się, że oni są super w seksie, bo oni się naoglądali wszystkiego i traktują kobiety przedmiotowo, i idą, wchodzą w prawdziwą sytuację seksualną, traktują kobiety trochę właśnie tak przedmiotowo, tak. robią różne rzeczy, czują, że kobiecie się to nie podoba, że to nie jest tak jak na filmach, tak. że to nie działa. Tak i jeszcze bardziej wzmacniają w sobie przekonanie, że są kiepscy w łóżku i że taki prawdziwy seks jest zbyt trudny i wracają do swojego ulubionego nawyku. Tak. Poza tym to dlatego też degraduje samoocenę takich mężczyzn, bo ponieważ oni mają dostęp za kilka dolarów do najpiękniejszych kobiet na świecie. To im się trochę miesza w głowie i oni potem w codziennym życiu dostępnie. Wydaje im się, że oni są też takie kobiety tak, tak. i że oni są w stanie je obsłużyć i jakby z nimi wejść w relacje, tak. bo tutaj wchodzą i mają do nich dostęp. I już zwykła dziewczyna ich nie interesuje, bo ona już jest za mało ekscytująca, jak on miał po prostu na swoim ekranie największe gwiazdy. I, i to doprowadza do takiego zakrzywienia za rzeczywistości zaburzenia. i zaburzenia. Że potem jak te normalne dziewczyny mają się w tym odnaleźć, właśnie nie? O, o, tym, o tym cały czas myślę, jak o tym mówisz, to, to cały czas po prostu przylatuje mi w głowie, wiesz, wszystkie aspekty od tego, co się dzieje z rozwojem y, dumy wyłączającej o tym, że jest tam przemoc o tym, że, że proporcjonalnie do tego, jak wysoko leci w tej iluzji, że ma kontakt z tymi kobietami y, z jakiej wysokości byś chciał spaść. Te dziewczyny, które też pompują tą, 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 to, to swoje poczucie iluzoryczne, poczucie własnej wartości przez półnagie fotki na Instagramie, też będą musiały z tamtego poziomu spaść, żeby żyć, jeśli w ogóle będą chciały żyć, jeżeli w ogóle ośmielą się żyć. Mhm. jakby Tak jak sam na swoim przykładzie wiem, jak, no, że, że praca z zaburzeniami wymaga, wymaga wysiłku, to nie ma, nie ma efektów bez... krew pod łzy jest wpisany w proces. Mhm. I, I tak jak sobie patrzę właśnie z naszej perspektywy, tych już prawie 50 lat życia, jak się pracuje, przepracowywało z różnymi rzeczami, albo z jakimi subtelnościami ja pracuję. I teraz jawi się obraz młodych ludzi, którzy praktycznie żyją w świecie zaburze, zaburzenia, zaburzeń, zaburzonym świecie, czyli jest mniej myślę, zdrowych przestrzeni, a więcej zaburzonych. Jeszcze do tego kontekst tego, co się dzieje w domu. Bo wydaje mi się, że jedynym potencjalnym y, bezpiecznikiem to jest dom, jeżeli w nim jest zdrowa relacja, mhm. zdrowa, podkreślam, między zdrowym ojcem i zdrową matką. Mhm. Zdrowo przy stole, w ogóle, że jest stół, bo są domy, w których stołów nie ma, do którego się nie siada z telefonami, jakby to jawi mi się, powiem Ci, jako nie wiem, jakaś nadchodząca katastrofa albo katastrofa, która już się toczy, którą ciężko zatrzymać. Myślę, że tak. Myślę, że będzie musiało dojść do przesilenia. To wahadło się będzie musiało wychylić i ludzie się po prostu, no cóż, no doprowadzą się do, do depresji, do apatii, do, do różnych takich zapaści, bo, no bo to jest taka konstrukcja na, na wiesz, na, bez fundamentów. Tak. I ona się w końcu będzie musiała zawalić i to będzie towarzyszyło olbrzymie cierpienie, albo powstanie nowa technologia, VR <coughs> i ludzie w ogóle będą uciekać od tej trudnej rzeczywistości, dotykanie się. Łatwiej kogoś. będzie uciec niż zejść tak. wrócić. i wrócić. Zresztą, no wiesz, wszystkie gry są tak projektowane, że one cię mają wciągać, mają być niezatrudne, mają ci dać poczucie satysfakcji, że przechodzisz następne etapy, mają cię nakręcać, pozostawiać ci niedosyt. Mm -hmm. I ty cały czas coś to przeżywać, i te gry są produkowane no tak, końcem, regularnie i po prostu od gry do gry. No i teraz, jeżeli nagle będziesz miał możliwość randkowania na wiarze i, i różnych rzeczy, no OnlyFans fans jest takim wstępem do tego, no bo ta dziewczyna specjalnie dla ciebie nagrywa film i ty za to płacisz tysiące dolarów i tak dalej, i tak dalej. Więc Chociaż też wiem, jak, jak oglądałem wywiady, że, że właśnie te dziewczyny nawet nie, nie prowadzą rozmów z tymi facetami, tylko są zatrudniani kolesie na Filipinach, często homoseksualiści, którzy w imieniu tych kobiet prowadzą te wszystkie czaty, czaty. i mhm. rozmawiają z tymi, z tymi chłopakami. Więc tak ten biznes jest zbudowany. No i tyle, no i co? I, i, i wszystko idzie w tym kierunku, i to musi doprowadzić do zapaści. Będziemy jej świadkiem. Ci mężczyźni będą potrzebowali pomocy i kobiety też. No i, i cały ten system takiego rozładu, rozerwania więzi, bliskości, intymności, identyfikacji narodowej i osobistej z płcią, to jest wszystko to, co u... obecnie ulega rozpadowi. Nie? Mm -hmm. A wracając do, tak, do naszego tematu. Y jak co byś radził mężczyźnie aktualnie, będącemu w związku, jak spróbować zobaczyć, czy, czy ja sobie coś faktycznie próbuję załatwić tą relacją, a, a, a nie do końca być w tej relacji, jak, jak, to, jak to ugryźć? No myślę, że dla mężczyzn, to najlepsze co mogą zrobić, to zrezygnować z pornografii, zrezygnować, skupić całą swoją seksualną uwagę na swojej partnerce zrezygnować z fantazjowania z, wiesz, z takiego rozpraszania tej energii seksualnej i skupić ją na swojej partnerce i wówczas będą mieli kontakt z, z rzeczywistością i, i ta relacja, i pojawią się trudne momenty, po prostu, które docelowo przepracowane będą doprowadzać do, do zwiększonej intymności i bliskości w tej relacji e, i w momencie, kiedy i tak samo mężczyzna powinien powiedzieć wprost kobiecie, słuchaj ja rezygnuję z pornografii, żeby nasz związek działał. Chciałbym, żebyś ty przestała publikować swoje półnagie fotki na Instagramie, mm -hmm. bo to jest nasza intymność, to jest to jesteś jestem twój, ty jesteś moja. Mm -hmm. No i jeżeli ja mam się przed tym powstrzymywać i, i i rezygnować z tej łatwej ucieczki, no to ty też, bo wtedy będziemy z, zmotywowani do pracy. A jak każdy sobie pozwoli na to okno, tak to możemy żyć obok siebie, nie załatwiać istotnych rzeczy i każdy gdzieś tam dopaminy trochę dostanie, nie? Na boku. No, nie ale no. no, to jest... nie chcę tego nazywać wegetacją, ale to w ogóle nie o to chodzi przecież, nie? No wiesz, większość ludzi tak żyje. <laughs> nieładnie, nieładnie tak się śmieje. <laughs> wiesz co, ja ci powiem, że, że jest coś takiego, przynajmniej mówię o sobie i ze swojego doświadczenia, nie wiem czy to podzielisz, że jak już się samemu coś zobaczy, to takie się to wydaje, kurcze, oczywiste i takie podstawowe. A, a, a jednocześnie jak widzisz osoby, które tego nie widzą, to oni, gdy próbujesz z nimi rozmawiać, albo przyglądasz się im, to oni widzą jakąś ogromną górę, na której nie widać szczytu. Jeśli chodzi o, wiesz, o w ogóle jakieś takie konfrontowanie się ze sobą, czy, czy, czy spojrzenie takim out of the box, szukanie takiego zdrowego spojrzenia krytycznego, zdrowo krytycznego na siebie, na, na swój związek. I my to tak wiesz, się śmiejemy, kurczę. Bo my, bo my widzimy, a oni nie widzą, i co? No wiesz, nie, nie, nie zbawimy całego świata. Ludzie, jak za jest tak, że ludzie szukają rozwiązań, jak już trochę pocierpieli. Znaczy, ja zauważyłem, że życie, życie przestrzeń, jak to zwał, tak to zwał, y, daje strzały mm. do przebudzenia. I zauważyłem, że jak jak się zlekceważy sygnał, to jest mocniejszy. I aż dochodzi do takiej siły sygnału, którego już się nie da zlekceważyć. I to są historie nawet związane ze zdrowiem, e, złamania, e, skaleczenia tak, stop. Tak, na przykład tak. skaleczenie stopy i koń nie może chodzić. Chłop jak koń, mm -hmm. sile wieku, nie może chodzić. I, i, I mówi, kurde, skaleczyłem się, tam coś się złego stało. I pytanie zawsze, czy on się, czy on, czy on się zastanawia, że dostał jakiś sygnał? Mm -hmm. Nie? Bardzo rzadko chyba czyta się w, to, w ten sposób te sytuacje. Tak, no to już tam trzeba się troszeczkę interesować biologią totalną i tak dalej, żeby to, to patrzeć w ten sposób. Ja generalnie uważam, że całe nasze, nie, zwał jak zwał, czy to nazwiesz duszą, czy sercem, czy, czy naszym wewnętrznym, ja, że cały ten system zawsze dąży do uzdrowienia naszych ran. Tak. I generalnie my sobie tak dobieramy partnerów i różne sytuacje życiowe żeby się trochę zretraumatyzować, żeby przeżyć je ponownie i dać sobie szansę do uzdrowienia ich. Hmm. I generalnie ja w to wierzę głęboko. I w momencie kiedy my uciekamy przed tym, to nasz wewnętrzny system zacznie generować coraz trudniejsze rzeczy, sytuacje, dzięki którym będziemy w stanie uleczyć te rany. Hmm. Więc taki partner, z którymi przeżywamy dużo cierpienia, można powiedzieć z pewnej perspektywy takiej ezoterycznej że on jest największym darem, jest aniołem, który przyszedł po to do nas, żeby dać nam szansę uzdrowienia. Mm -hmm. e, I przy okazji sam może uzdrowić swoją ranę. I gdybyśmy umieli korzystać z tych sytuacji w ten sposób, że właśnie nie bawilibyśmy się w ucieczkę, tylko próbowalibyśmy jednak korzystać z tych szans, które się pojawiają, i uzdrawiać nasze rany to Po prostu, to tak by to działało. No. Dzięki technologii mamy bardzo łatwy sposób na ominięcie tego. Mhm. I nie, bo kiedyś, no wiesz, kiedyś nie było możliwości uciec przed tym, w końcu trzeba było się dogadać. Nie? Mhm. I żeby się dogadać, trzeba było pewne rzeczy jakoś przepracować, tak czy inaczej, lepiej lub gorzej. A dzisiaj nie musisz tego robić. No bo zostajesz się, włączasz Tindera i idziesz na pięć randek. Pod warunkiem, że nie miałeś nigdzie też styczności z jakimiś informacjami, naukami na temat pracy na głębszych poziomach, tak. Ja miałem to szczęście, że, że miałem nauki od, od Lameole, od, od mojego nauczyciela i, i próbowałem z tym pracować i pamiętam, że był taki moment, jak mieliśmy kryzys w małżeństwie, taki naprawdę gruby kryzys. Nie związany z osobami trzecimi, to był kryzys związany z po prostu robiliśmy ze sobą porządki. I był taki moment, taki, taki moment, taki parę miesięcy, gdzie ja nie umiałem, nie rozumiałem, co się dzieje. Ale ja codziennie, rano, wieczorem i na każdym kroku, gdy tam się jakby zadawałem sobie pytanie: co to mi o mnie mówi? Nie próbowałem na to pytanie odpowiedzieć, nie próbowałem tego na siłę, tego intelektualnie definiować, tylko jakby zostawałem z tym pytaniem. Mhm. Nie wiedząc, kiedy pojawi się odpowiedź, nie? No, to jest super system, no bo tam, tam angażowałeś swoją uwagę i to się w końcu musiało jakoś tak, wyrazić. Tak, a jednocześnie ten... jakby miałem też takie zaufanie, że to nie jest też dobry czas na podejmowanie kategorycznych, zwrotnych decyzji, nie? Mhm. Tylko zobaczmy w ogóle, co się dzieje. I, 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 i to jest trochę jak droga w nieznane, mhm. no ale nikt nigdzie w, w takiej prawdziwej podróży życiowej nie da nam gwarancji scenariusza, prawda? No a dużo dzisiaj osób jest przyzwyczajona do tej gwarancji, bo dostajemy ją wszędzie przy zakupie wszystkiego i oni mówią, no to ja się nie otworzę i nie wpuszczę Cię do mojego serca, dopóki nie będę mieć gwarancji, że nigdy mnie nie skrzywdzisz. Nie? <grym, <grym, tak. I kółko się zamyka. I kółko się zamyka i tak, tak. dużo mężczyzn mówi, nie? Tak, tak. Albo kobiety mówią, no mnie, mój, mnie ostatnio mężczyzna skrzywdził, więc Dopóki ty mi nie udowodnisz, że. Że mężczyźni są inni. Że mężczyźni są inni, że ty mnie nigdy nie skrzywdzisz, i, i że jeszcze jak nie uzdrowisz tej mojej krzywdy, którą zrobił ten poprzedni mężczyzna, to ja się w sumie przed tą otworzę, nie otworzyć nie zaufam. I też pozamiatane. I ten chłopak próbuje, 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 ale nie on spowodował tą ranę, on, on jej nie uleczy. Poza tym, wiesz, cały czas bycie w konkursie, olimpiadzie jakiejś, na dobieg, mm. na skok, w dal, to jest masakra, to nie, jest w ogóle, to nie są warunki do rozwoju zdrowej relacji. Mm -hmm. Czyli, czasie... Czyli znowu, jeżeli pytanie, co mamy robić, no to podnieść sobie samoświadomość, postanowić samemu, że rezygnujemy z tych łatwych ścieżek ucieczki. Porozmawianie z partnerem i dogadanie się, że oboje z nich rezygnujemy, i że wybieramy. Jak to jest stare przysłowie buddyjskie, jak można wyboru dwie drogi, wybierz tą trudniejszą. Fajne, fajne. <laughs> Więc wybieramy tą trudniejszą, rezygnujemy z tej łatwiejszej i, i nasze życie będzie na pewno ciekawsze i na pewno staniemy się głębszym człowiekiem. O, słuchaj, powiedz mi taką rzecz, bo y, książka Zintegrowana Męskość dla mnie jest książką no, dla mężczyzn, dla chłopców, dla, me, dla młodzieńców y, bardzo ważną i, i głównie do nich skierowaną. Czy myślałeś o tym, żeby rozwinąć trochę kwestię pójść bardziej, w, napisać książkę o relacjach? Mm -hmm. A, co, a, a masz, masz już tytuł? Nie, nie mam tytułu, no ale wiesz, na przykład napisać? to, o czym żeśmy teraz rozmawiali, uważam, mm -hmm. że jest szalenie ważne mm -hmm. i że ludzie mogą to realizować, nawet sobie nie zdawać sprawy. Mm -hmm. I bardziej myślałem, bo ta książka, ona jest taka, że opisuje te wszystkie dysfunkcje, a potem daje przejrzysty system wychodzenia mm -hmm, i transformacji. Mm -hmm. I myślałem o tym, żeby może napisać taką książkę na zasadzie takich moich wolnych myśli, że każdy mm -hmm. Taki krótki rozdział będzie jakim spojrzeniem. ale Relacyjną, nie? tak. Tak, o, na bo... pewien aspekt relacji. Raczej mhm. nie, jak tworzyć ten cały system, chociaż rzeczywiście tą wiedzą mogę tam zawrzeć. jak, jak Chociaż myślę, że młodym mężczyznom dzisiaj też powinni wiedzieć, jak w sumie z, Randkowanie na przykład. Jak, jak znaleźć partnerkę, jak stworzyć związek, jak się rozstawać. Tak. Jak to wszystko w dobrym robić. stylu. Tak, jak to robić, żeby to wszystko działało i. Mhm. I myślę, że to jest potrzebne, i coraz bardziej widzę, że taka książka może no super tak, pomysłem. Nie? Tak, jakby, tak, jak, no tak też poczułem. Dlatego zapytałem o to, że mm. aż się prosi, żeby, żeby zrobić coś, co będzie szło w kierunku dawania szansy zbudowania zdrowej relacji, po prostu. I tu nie chodzi o jakieś idealne konkursy piękności. Na, na, na bycie w związku czy związku. Chodzi po prostu o to, żeby ludzie mieli naprawdę szansę zdrowo, normalnie ze sobą żyć, funkcjonować, zdrowo się kłócić, kochać, mm -hmm. spierać i odkrywać, nie? I mm -hmm. razem iść przez życie. Tak jak myślę też, że w, yy, fajne jest to, jeżeli związek jest, mówię to z własnego doświadczenia, już taki dojrzały, świadoma zgoda na to, że się razem zestarzejemy też jest wyzwalająca. Mm -hmm. Tak, no bo już Możesz się skupić na innych rzeczach, nie? <laughs> spokojnie. Ale ciesząc się też bogactwem no tak, 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 życia nie? Jakby, wspólnego cały czas. Tak no to... ale ja znam mężczyzn, którzy są w kółko w rozterce. rozstać się, czy się nie rozstać, ta czy nie ta. I wiesz, i marnują na to bardzo dużo energii. Ja generalnie uważam, że mężczyźni, którzy mają firmę, mają sukces, działają, im służy jednak stały związek. I to, że mogą się skupić na tym, że mają to życie poukładane. tak. To jest Powiem ci, i... że ostatnio miałem taką sytuację e, znaczy sytuację. Normalnie wracałem do domu. Milena już wcześniej zakończyła swoje zadania, bo ona też e, mm. z pracy wróciła. I podjechałem, była jakaś tam, nie wiem, 17, 16 coś. Podjeżdżam, brama się, od, od, wiesz, otwiera, podjeżdżam i zobaczyłem, jak się krząta po kuchni i słuchaj normalnie mi za serce chwyciło. Mm -hmm. To, że wiesz, podjeżdżam pod dom, że ona w nim jest, jakby. Nie? Że coś tam robi. Nawet teraz mnie rusza, jak to mówię, Wiesz. I to. Takie subtelne, wiesz, to, i, i to, to było. To jest to, nie? No, bo myśl, dla mężczyzn to jest ważne. To, to poczucie, że, że zbudowali dom, że tam ktoś jest, że Ten. ktoś na nich czeka, a z drugiej strony też nie tracą czasu, no bo wyobraź sobie, że byłby sam, i teraz musisz na weekend organizować, gdzie ty pójdziesz, gdzie ty się będziesz bawił, kogo ty spotkasz, gdzie zabierzesz tą kobietę. I nagle się okazuje, że 20-30% swojej energii życiowej marnujesz w sumie na poznawanie nowych kobiet. I to jest w sumie z naszej perspektywy, kiedy tych lat już nie zostało tak strasznie dużo, mm -hmm. trochę kiepski sposób na życie, nie? No tak, no to, to, to przerażająca perspektywa, tak bym powiedział w jakimś tam sensie. Ja, ja, mam, wiesz, ja mam poczucie pewnego spełnienia, tak? I wiem o czym mówisz. Ja osobiście dobrze się czuję w. W swoim małżeństwie i, 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 i jakby, z myśl, myśl, jakby z tą perspektywą, e, że dalej będziemy razem, jest dla mnie jak najbardziej fascynująca, interesująca. I zauważyłem też, znaczy zauważyłem, e, tu i teraz nie ma jutro. Nie ma tak, że jutro pojadę, jutro załatwię, nie? Jeżeli jest możliwość, teraz gdzieś razem spędzić czas, jak się jest w związku spędzać razem ten czas, jeżeli można gdzieś pojechać, jechać jakby my często myślimy, że, że na pewno się jutro obudzimy, nie? Nie ma gwarancji. No, to jest to, to jest następne buddyjskie przysłowie, nigdy nie wiesz, co się pojawi pierwsze, następny poranek, czy następne wcielenie. <laughs> <laughs> Bardzo dobre. <laughs> Bardzo dobre, podoba mi się. Ale dokładnie, nie? I powiem Ci, że to jest, to jest to. Okej. Okay. Hmm. Zastanawiam czy coś możemy jeszcze dodać? Myślę, że wszystko. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Link do książki, gdzie można ją kupić zamieszczam oczywiście w opisie filmu. Zapraszam Państwa, polecam. Dla mnie, moim osob osobistym zdaniem, pozycja obowiązkowa już paru kolegom to poleciłem. <laughs> Dałem nawet w prezencie. Bardzo dziękuję Marcin i do zobaczenia. Jedynie. Ja również, Maczku, super. dzięki. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Uprzejmie proszę o wystawienie oceny i zaobserwowanie podcastu. To pomoże w rozwoju tego kanału. Do usłyszenia.